Your picture is a fake. Parker, you are such a boy scout. When are you gonna give a guy a break? Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 wyjaśnień tajemniczych fotografii. Hey, you're a great big photo, you know that? Przyjrzymy się słynnym, niewytłumaczalnym zdjęciom, które mają bardzo realne, a czasem całkiem proste wyjaśnienie. Wiedzieliście o którymś z nich? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Wróżki z Cottonley. W 1917 roku dwie kuzynki, Frances Griffiths i Elsie Wright, zrobiły pierwsze z serii zdjęć przedstawiających małe, uskrzydlone wróżki i pozującą z nimi Griffiths. Pierwsze reakcje były mieszane. Niektórzy byli entuzjastycznie nastawieni, w tym matka Wright i autor Sherlocka Holmesa, Arthur Conan Doyle. Inni, jak ojciec Wright, odrzucili je jako mistyfikację. I to oni mieli rację. W 83, prawie 70 lat od pierwszego zdjęcia, kuzynki przyznały, że wróżki to tylko tekturowe reprodukcje z obrazów z książki dla dzieci, z własnoręcznie dorobionymi skrzydełkami. You grew up with your mother Frances. Did she ever talk about it? No. She was very ashamed of it. She was ashamed of the deception. Griffiths utrzymywała, że jedna fotografia jest prawdziwa, ale czy to wystarczy, by uwierzyć we wróżki? Numer 9. Hipster podróżujący w czasie. W 2010 roku Muzeum Braylorn Pioneer wgrało do sieci kolekcję starych zdjęć, a jedno z nich przykuło uwagę opinii publicznej. Zrobione w 1945 roku, rzekomo przedstawia podróżującego w czasie hipstera wśród tradycyjnie ubranych ludzi. Trzy przedmioty wydały się zbyt anachroniczne jak na lata 40. Koszulka z logo, okulary przeciwsłoneczne i mały aparat. Jednak wszystkie mają wiarygodne wyjaśnienia. Koszulki z logo istniały już w latach 40., a jego nosi logo niedługo wcześniej założonej drużyny NHL, Montreal Maroons. Okulary przeciwsłoneczne i aparat również istniały w tym czasie. To nie podróżnik w czasie, ale modny mężczyzna w czasach, gdy inni nosili odświętne stroje. Numer 8. Gigantyczny ludzki szkielet. To zdjęcie szturmem podbiło internet. W połowie lat 2000 pojawiło się zdjęcie przedstawiające górną połowę ogromnego ludzkiego szkieletu. Obok niego widać mężczyznę, ale jego ciało jest wielkości połowy czaszki. Zdjęciu towarzyszyło krótkie wyjaśnienie. Podobno szkielet należał do starożytnej rasy olbrzymów, znanych jako ludzie z Aad, którzy zostali zabici przez Boga po tym, jak zwrócili się przeciwko niemu. Now, I'm not much for blaspheming, but that last one made me laugh. Jednak nie. Zdjęcie zostało przerobione w Photoshopie jako zgłoszenie do konkursu, a potem ktoś inny je ponownie opublikował i dodał zmyśloną historię. To gigantyczna mistyfikacja. What? That wasn't real. Who cares? Don't say that. Please don't say that. It was real. It was real to me. Numer 7. Brązowa dama z Raynham Hall. Jedno z najsłynniejszych zdjęć duchów w historii Wielkiej Brytanii przedstawia wątłą postać schodzącą po schodach. Legenda mówi, że fotografowie magazynu Country Life odwiedzili Raynham Hall, a jeden z nich zobaczył widmo. Szybko zrobili zdjęcie, a duch najwyraźniej został uchwycony na kliszy. Why did you do that? Why would you do that to me when you know how I feel about that? Why? Doniesienia o duchach w Raynham Hall sięgają setek lat, ale czy zdjęcie potwierdza tę historię? Brązowa dama to najprawdopodobniej przypadek nałożenia albo podwójnej ekspozycji. Well, that wasn't such a chore, no, was it? Oficjalnie to zdjęcie nie zostało zdemaskowane, ale ten duch nie istnieje. Numer 6. Olbrzymi arbuz. Arbuzy mogą być duże, ale nie aż tak.
To zdjęcie Alfreda Stanleya Johnsona pokazuje cztery dziewczynki trzymające ogromny kawałek arbuza i inne dzieci zebrane wokół. Jest zabawne, ale to tylko stara pocztówka, a dokładnie przykład przerysowanej pocztówki, jakie były popularne w Stanach na początku XX wieku. Użyto tu dużego kawałka drewna przypominającego kształtem kawałek arbuza, a Johnson dokonał poprawek, by zamienić go w owoc. To nie było na poważnie, ale niektórzy dali się nabrać. Numer 5. UFO George'a Adamskiego. Ten polsko-amerykański autor twierdził, że zrobił wiele zdjęć UFO i poleciał na Księżyc z nordyckimi kosmitami. Jasne, brzmi wiarygodnie. Jego słynne zdjęcie latającego Spotka z 1952 roku przekonało niektórych, ale sceptycy uważali, że wygląda bardziej jak inkubator do jaj. Niemiecki naukowiec rakietowy Walter Johannes Riedel doszedł do wniosku, że to lampa i kilka żarówek sklejonych razem. W 2012 roku badacz Joel Carpenter odkrył, że wygląda dokładnie jak ciśnieniowa lampa gazowa z lat 30. XX wieku. A może budowa Spotków jest nią inspirowana? Numer 4. Myślografia Teda Seriosa. Czy ludzki umysł jest na tyle potężny, by umieścić obraz na kliszy? Bezrobotny hotelarz Ted Serios twierdził, że tak i miał zwolenników, jak psychiatrę Jula Eisenbada, który opublikował o nim książkę w 1967 roku. This is a Starwing airplane. This is what Ted got. Here you will notice that the strut here is an inverted V. Up here he has re-inverted it. Serio stwierdził, że na filmie Polaroida może odcisnąć wszystko, o czym myślał, a potrzebował tylko tuby, którą nazywał gizmo. Na jednym przykładzie mamy samochód na ulicy. Jak to zrobił? To prostsze niż się wydaje. W końcu kilka osób widziało, jak przemycał zdjęcia do wnętrza gadżetu i od tamtej pory odtwarzano jego sztuczkę. Numer 3. Lunch na szczycie wieżowca. To jedna z najsłynniejszych fotografii w historii Ameryki. 11 odważnych mężczyzn siedzi na wąskiej belce wiszącej wysoko nad ziemią. To przyprawia o zawrót głowy. And when you see that photograph, I think the first thing that happens is your hands begin to perspire because you immediately put yourself on that girder with those gentlemen. Ale to też trochę nieprawda. To są prawdziwi ślusarze, a to jest prawdziwa belka z budowy Ferdi Rockefeller Plaza. Ale zdjęcie zostało ustawione przez samo Rockefeller Center i jest jednym z wielu zrobionych tamtego dnia, by promować otwarcie budynku zaledwie kilka miesięcy później. Uważa się, że ukończona część wieżowca znajdowała się tuż pod krawędzią zdjęcia, gdyby spadli. Ta praca była niebezpieczna, ale samo zdjęcie nie tak bardzo. Numer 2. Potwór z Loch Ness. What is that? It's that famous picture of the monster, but it's fake. How do you know it's fake? It looks real. Oh, it's fake, all right. Film Pattersona Gimlina i to zdjęcie chirurga z potworem z Loch Ness to najbardziej znane obrazy w kryptozoologii. To kultowe zdjęcie przedstawia wydłużoną szyję jak u dinozaura, wyłaniającą się ze szkockiego jeziora Loch Ness. Opublikowane w Daily Mail w Wielkiej Brytanii w 1934 wywołało sensację, ale teraz wiemy, że to mistyfikacja. Not only did it seem to prove that Nessie existed, it came from an impeccable source, a much respected surgeon. Yet the true story of the picture is one of greed and deceit. W rzeczywistości zostało wyprodukowane przez człowieka nazwiskiem Marmaduke Wetherell, który pracował dla Daily Mail. Podobno chciał zemsty na pracodawcach po tym, jak został przez nich wyśmiany, więc zrobił potwora z zabawkowej łodzi podwodnej i kitu do drewna. Zdjęcie zostało zrobione przez jego syna i opublikowane w gazecie jako prawdziwe. It seems that the hoax was incredibly simple, but effective. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Duch Abrahama Lincolna. Come. There is much to see. Wiele osób czuje, że nasi bliscy są zawsze z nami i być może dlatego to ostatnie zdjęcie jest tak popularne. Zrobiono je po śmierci prezydenta Abrahama Lincolna, a przedstawia jego ducha z rękami na ramionach wdowy, Mary.
Może to pocieszające, ale też nieprawdziwe. To wybitny przykład fotografii duchów, która zyskała popularność po wojnie secesyjnej i nadejściu spirytualizmu. Zdjęcie stworzył znany oszust William H. Mumler, który zapisał się w historii, wykorzystując rodziny w żałobie. Podobno kradł zdjęcia ich krewnych, by wykorzystać je w swojej fotografii, która sprowadzała się do podwójnej ekspozycji. W taki sposób oszukał miliony. Okazuje się, że ten Abraham nie jest prawdziwy. Are you kidding me? Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.